Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest nic innego jak War Thunder, czyli gierka, którą wypatrzyłem już parę razy na kanale Ciemna Strona Giercowania u Szagiego. Parę razy się w tą gierkę zagrywał, a ja sobie z przyjemnością oglądałem. Jakoż nie jest to może mój idealny, mój ulubiony typ rozgrywki w ogóle, nie moje klimaty w ogóle, ale po paru takich odcinkach, gdzie się naoglądałem, jak fajnie się lata i strzela. Ja pamiętam taką gierkę, która się nazywała Airfix Dogfighter, nie wiem czy pamiętacie tą gierkę. Stwierdziłem, że tamto przynosiło mi fan, może to mi przyniesie fan. Nie wiem nawet jaki samolot za bardzo wybrałem, bo w zasadzie teraz dopiero odpaliłem, A rozumiem, że ci czerwoni to są źli. Teraz dopiero to odpaliłem, przyznam się. Przeszedłem tylko samouczek, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że tutaj za bardzo mojej drużynie nie będę przeszkadzał. Jak widzicie, bardzo szybko zbliżamy się do pierwszego przeciwnika. Chyba został już zestrzelony. W ogóle nie znam się na tej, na tematyce, na modelach samolotów, nic z tych rzeczy. Kiedyś sklejałem modele takie plastikowe samolotów, ale to były zamierzchłe czasy i teraz już w ogóle nie pamiętam tych modeli. Pamiętam tylko jakiś bombowiec B-17 niemiecki bodajże. Pamiętam. Okej, w tego gościa walimy. Fuck. O! A nie, to nie ja pewnie. A to musimy poczekać, aż samolocik się obróci. Okej. Jeszcze dużo minie, zanim się nauczę tym latać. Jak widzicie, trochę to śmiesznie wygląda. Okej, dajmy na dół i dogońmy tego gościa tutaj. Nie wiem, czy mam z nim szansę, czy nie, ale on ostrzeliwuje jakieś cele naziemne, które... A nie, tutaj kolega ostrzeliwuje mojego. Ja ci dam! Trzeba walić, widzicie, w tą tarczę. To jest jego kąt nachylenia. A trafiamy wtedy, kiedy nasze tarcze się złączą. Czyli jak nasz... O, coś za blisko jest tam gościa chyba. Nie wiem, czy to było mądre. Ale tak jak właśnie oglądałem już jego na kanale, to jest kwestia naprawdę wprawy. Już z tego, co widziałem, to on już tam całkiem sprawnie sobie radzi. Jej, dawaj, strzelamy, dawaj, trafiłem kogoś, jest, świetnie. Ale chyba ktoś mnie też strzela. Ja się zacznę kręcić, to może wtedy... dawaj, leć. Asystę mam. To nie było piękne. Okej, bo mieliśmy wyłączony silnik, teraz trzeba... Chyba jesteśmy, mamy jakieś obrażenia tutaj ładne. O, cele naziemne, no to dawaj. Coś tu ubijemy też. Jej, wow, fuck. Przyjemne, nie powiem, ale jakby się tak wgrać w to, to by dopiero była zabawa. Ale, aha, jeden samolot mamy strzaskany, rozumiem. Teraz możemy wybrać, w rezerwie mamy jeszcze dwa. No to dawajcie ten, nawet nie przeczytałem statystyk. Ale myślę, że będzie ciekawie. Nie no, już powiem wam szczerze, że już mi się spodobało te latanie. Fajnie by było mieć jeszcze taki pluton. Pluton, nie wiem czy w powietrzu może być pluton. Flotę, o, flotę. Znajomych, którzy są po prostu zgrani i współpracują ze sobą w takiej gierce. Coś fajnego. Okej, fajny zoom. Przydatny. Polećmy trochę w górę. Zobaczymy jak to wszystko wygląda z góry, żeby za bardzo na te naziemne znowu się nie wtrężolić. I weźmy sobie za cel tutaj, kto jest najbliżej? Ten ma 2,5 km, dawać gościa. Dawać gościa, niech nam tylko pokaże jego kąt nachylenia i będziemy walić już w niego. Jak widzicie, nie jest on przez jedną osobę ostrzeliwany, już tu ktoś... A nie, to tego naziemne cele go ostrzeliwują, ale spoko, zaraz go tu będziemy masakrować. Dawaj. Jest trafienie, pięknie. Dawaj gościa. Okej, przeładuj. Kolejne trafienie, chyba. Ja nie wiem, czy ja nie trafiłem przypadkiem do jakichś
na jakieś bitwy. Mam nadzieję, że mnie wylosowało. O. Wow, co tu się dzieje? Podnoś ten dziób, cholero jedna. Okej, jesteśmy tutaj trochę już uszkodzeni. Ojojoj, już chyba coś się mnie ten samolot nie chce słuchać. O, uszkodzeni jesteśmy, nie ma co. Nie, tak naprawdę to są moje pierwsze loty. Tak więc... musicie być... Okej, ja wiem, że zostałem uczciwie zestrzelony. Tak więc musicie uzbroić się w cierpliwość, jeżeli chcecie zobaczyć jakiegoś spektakularnego killa czy coś. W każdym razie strasznie się podjarałem przy was, nagrywaniem samym tego. Ej, no i będę musiał trochę poćwiczyć jeszcze mimo wszystko, że, tym bardziej, że pada mi kamerka. Okej, tu mam jakiegoś gościa, ale już padł. Okej, tutaj są u góry nasz wynik. Chyba jest równo. Nie wiem jak to się tu odczytuje, ale tu mamy chyba najbliższego gościa. 3 km, tu mamy 3 km. Na dole mam oznaczone ilość naziemnych jednostek. Tego gościa sobie upatrzymy, jest daleko od wszystkich. 2 km to za daleko, żeby w ogóle zacząć ostrzał. Już się tego nauczyłem. Ale okej, już jest 1 km. 1 km. Nic niespodziewającego się pacjenta. Sobie zaraz. O, jak przyspieszył, ale tutaj mamy kolejnego. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mam szansę z nim tutaj w te potyczki się wdawać. Ale spróbujmy. Jest trafienie, czyli jest dobrze. Okej, na mnie też już ktoś se trafił. Co, ja nie mam amunicji, czy co? Trzeba jakoś się przeładować. Cholera. Okej, jest, załadowały broń. Gdzie my jesteśmy, proszę państwa? Kolizja w powietrzu. Z kim? Z przeciwnikiem? O, ale przeciwnicy mają trochę mniej. A czy mamy brak dostępnej załogi? Opuść misję, mogę jedynie dać. Okej, myślę, że to by było na tyle. Jak się troszeczkę podszkolę, to pokażę wam coś więcej z tej gry. Mam nadzieję, że taki króciuteńki ten... na ten moment daje grze na pewno więcej niż Dawn of War 2. Po prostu naprawdę nie wiedziałem, że nawet... Zaskoczyło mnie to, że tak bardzo mi się to spodoba, że ten feeling będzie taki fajny. I mam nadzieję, że też będziecie oczekiwać filmów tego, przepraszam. Jeżeli chcecie, to link do bezpłatnego klienta i do bezpłatnej gry znajduje się pod filmem. Możecie do mnie dołączyć, może coś razem ugramy, nagramy. Jak nie mam wielkie, ale moi wygrywają. Okej, to dzięki temu, że ja byłem. Na razie.